dzisiejszym wyjątkowym dniu stulecia urodzin świętego Jana Pawła II cały świat na różne sposoby kulturowe wspomina tę postać wyjątkową. Przebył on wiele, wiele dróg na całym globie, ale oskardem budował tylko jedną. Tu, pod Babią Górą, na odcinku Przełęczy Krowiarki do przysiłka Zubrzycy Górnej Ochlipowa. I tam ten czas, tamte wydarzenia zostały udokumentowane przecież i w kalendarium księdza Adama Bonieckiego i we wspomnieniach kolegi z Uniwersytetu Jagiellońskiego Juliusza Kydryńskiego, Moja młodość. Trudno, żeby nasze muzeum tak ulokowane nie pamiętało o tamtych wydarzeniach i o tej postaci. Tym bardziej, że najstarsze pokolenie tutejszych wiosek orawskich, a szczególnie to z Zubrzycy Górnej, doskonale pamięta, jak w 1938 roku drogą maszerowały szeregi umundurowanych roboczo młodych ludzi drogą do kościoła pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, a na mszy świętej służył jeden junak z Wadowic. Stałą wystawę zaaranżowaliśmy w zagrodzie gazdów Misińców i tu możecie się Państwo spotkać z niecodziennymi, drobnymi pamiątkami po tamtym czasie. Są tutaj fotografie mieszkańców Zubrzycy Górnej, którzy, i Dolnej oczywiście, którzy tak licznie i wielokrotnie odwiedzali swojego junaka w Rzymie. Są także publikacje wielu autorów naszych i zagranicznych. Jest cały zestaw prasy codziennej, tygodniowej, wielorakiej. Szczególnie cenne są te materiały, które pokazały się w ówczesnym PRL-u w owe dni październikowe po wyborze w Watykanie. Jest zapisany życiorys. Są fotografie z późniejszych już lat 50., kiedy to w prywatnych domach odbywały się, bo był zakaz w miejscach użyteczności ogólnej, w prywatnych domach lekcje religii. I tu mamy przed domem jednej zacnej rodziny takie ujęcie. No, oczywiście narty, kijki. Bo jak pisał jeden z naszych poetów, Emil Kowalczyk: Cybocy cię, Ojcze Święty, tym czas, Babio Górski Las, kiedy nartami w dół jechaliście. A on na to dowcipnie im odpowiedział w Castel Gandolfo, kiedy go odwiedzili: bocym, bocym, bo jakże nie bocyć o tym, który nam wskazał najważniejsze drogi do najwyższego
modlitwą, pracą i poezją.